Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Król Polski. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu modlitewnym, spotkaniu bardzo ważnym, dotyczącym przede wszystkim tutaj przyszłości Polski, ponieważ modlimy się o dokonanie się cudu ocalenia Polski od III wojny światowej, jak również od kataklizmów, jak i tego, aby ta nasza zbiórka tutaj na pomoc humanitarną w obliczu tych właśnie kataklizmów, w obliczu tej wojny, aby się ta zbiórka udała. Witam oczywiście wszystkie nowe osoby, które dopiero co dołączyły. Was serdecznie zapraszam tutaj do subskrypcji kanału. Zapraszam Was tutaj też do odwiedzenia mojego głównego kanału na YouTubie, który się nazywa Naczelnik Państwa Polskiego. Chciałbym teraz, żebyśmy wspólnie tutaj, zgodnie z tradycją tych spotkań, wysłali miłość wszystkim potrzebującym, więc bardzo Was proszę, żeby teraz każdy z Was pod tym nagraniem w komentarzu pisał słowo miłość. Teraz jest na to chwila czasu. Jak będziecie wpisywać to słowo miłość, to poczujcie, jak ona wypływa od Was i płynie do tych wszystkich osób potrzebujących, osób cierpiących, osób, które właśnie ucierpiały na skutek różnych kataklizmów, różnych działań wojennych. Jak mówię, żeby ta miłość popłynęła dla tych, którzy są daleko od Boga, którzy szukają tej właściwej ścieżki życia, tak aby te osoby otrzymały odpowiednie światło, odpowiednie natchnienia i mogły znaleźć tą właściwą ścieżkę życia. To jest, kochani, niezwykle, niezwykle ważne. Zaraz tutaj to przejdę do odmówienia tej modlitwy. Z całego serca Was proszę o to, żebyście dzisiejszego, kochani, wieczoru odmówili dziesiątkę różańca w tej właśnie intencji. Jak również tutaj właśnie modlimy się też o pomoc dla potrzebujących, naniesienie miłości, wsparcia. Od wielu lat tutaj prowadzę taką działalność właśnie z osobami tutaj z kanału, więc zachęcam wszystkie dusze, które mogą tutaj pomóc. Bardzo proszę tutaj o wsparcie. Na końcu nagrania będzie informacja, jak można właśnie pomóc. Tymczasem zapraszam tutaj do modlitwy, modlitwa do świętej Rity. O potężna i sławna Święta Rito, oto u Twoich stóp. Nędzna dusza potrzebująca pomocy zwraca się do Ciebie z nadzieją, że zostanie wysłuchana. Ponieważ jestem niegodny z tytułu niewierności mojej, nie śmiem spodziewać się, że moje prośby będą zdolne ubłagać Boga. Dlatego wyczuwam potrzebę, aby mieć za sobą potężną orędowniczkę, więc Ciebie wybieram sobie, Święta Rito. Ponieważ Ty właśnie jesteś niezrównaną świętą od spraw trudnych i beznadziejnych. O droga święta, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję, o którą tak gorąco proszę. Łaskę dokonania się cudu, ocalenia Polski od III wojny światowej, jak również od kataklizmów, jak i tego, aby ta nasza zbiórka na pomoc humanitarną się powiodła. Nie pozwól mi odejść od Ciebie, nie będąc wysłuchanym. Jeżeli jest we mnie coś, co byłoby przeszkodą w otrzymaniu łaski, o którą proszę, pomóż mi usunąć tę przeszkodę. Poprzyj moją prośbę swymi cennymi zasługami i przedstaw ją swemu niebieskiemu oblubieńcowi, łącząc ją z Twoją prośbą. W ten sposób moja prośba zostanie przedstawiona przez Ciebie, wierną oblubienicę spośród najwierniejszych. Ty odczuwałaś boleść jego męki, jak mógłby on odrzucić Twą prośbę i nie wysłuchać jej. Cała moja nadzieja jest więc w Tobie i za Twoim pośrednictwem czekam ze spokojnym sercem na spełnienie moich życzeń. O droga święta Rito, spraw, aby moja ufność i moja nadzieja nie zostały zawiedzione, aby moja prośba nie była odrzucona. Uproś mi u Boga to, co proszę, a postaram się, aby wszyscy poznali dobro Twego serca i wielką potęgę Twego wstawiennictwa. O najsłodsze serce Jezusa, które zawsze okazywało się tak bardzo czułe na najmniejszą nędzę ludzkości, daj się wzruszyć moimi potrzebami. I nie bacząc na moją słabość i niegodność, zechciej wyświadczyć mi łaskę, która tak leży mi na sercu i o którą prosi Cię dla mnie i ze mną Twoja wieczna oblubienica święta Rita. O tak, za wierność, jaką święta Rita zawsze okazywała łasce Bożej, za wszystkie zalety, którymi uhonorowałeś jej duszę, za wszystko, co wycierpiała w swoim życiu jako żona, matka i w ten sposób uczestniczyła w Twojej bolesnej męce i wreszcie z tytułu nieograniczonej możliwości wstawiania się, przez co chciałaś wynagrodzić jej wierność,
Udziel mi Twojej łaski, która jest mi tak bardzo potrzebna. A Ty, Maryjo Dziewico, nasza najlepsza Matko Niebieska, która przechowujesz skarby Boże i rozdzielasz wszelkie łaski, poprzyj Twoim potężnym wstawiennictwem modłę Twojej wielkiej czcicielki świętej Rity, aby łaska, o którą proszę Boga, została mi udzielona. Amen. Kochani, serdecznie tutaj Wam dziękuję za uczestnictwo w tej modlitwie. Bardzo Was również tutaj proszę o wsparcie tej organizacji pomocy humanitarnej w obliczu kataklizmu, w obliczu III wojny światowej. Wszelkie wsparcie będzie bardzo cenne. Bóg zapłać za wszelkie ofiary. Ja Wam, kochani, już tutaj dziękuję za spotkanie i do usłyszenia, do zobaczenia już niebawem. Pozdrawiam Was serdecznie.